Witajcie na kanale Madros, w drugim odcinku z serii Ewolucja dinozaurów. W dzisiejszym materiale opowiem o dromeozaurach, grupie upierzonych, stosunkowo niewielkich, mięsożernych dinozaurach. W pierwszym odcinku przybliżyłem sylwetkę Archaeopteryxa, który bardzo mocno przyczynił się w badaniach nad ewolucją dinozaurów i pomógł bliżej zrozumieć marsz teropodów w kierunku latania. W dzisiejszym filmie zrobimy kolejny wielki krok w tym marszu ewolucji dinozaurów. Dromeozaury były na ogół małymi i średnimi upierzonymi mięsożernymi dinozaurami, które rozkwitały w okresie kredy. Nazwa dromeozaury oznacza biegnące jaszczurki. W nieformalnym użyciu często nazywa się je raptorami. Termin ten został spopularyzowany przez film Jurassic Park, a wszystko dzięki velociraptorom. Kilka typów dromeozaurów zawiera termin drapieżny bezpośrednio w swojej nazwie. Zaczęło to podkreślać ich ptasi wygląd i spekulowane ptasie zachowanie. Dromeozaury po raz pierwszy pojawiły się w połowie okresu jurajskiego, około 167 milionów lat temu, i przetrwały do końca kredy, 66 milionów lat temu, istniejąc aż do wyginięcia kredowo-paleogenicznego. Ich budowa ciała pomogła rozbudzić teorię, że dinozaury mogły być aktywne, szybkie i blisko spokrewnione z ptakami. Charakterystycznymi cechami dromeozaurów są ostre zęby, zabójczy pazur na stopie, długi ogon oraz pióra. Dromeozaury były małymi i średnimi dinozaurami, o długości od około 70 cm do nawet 6 metrów, jak w przypadku Utahraptora. Podobnie jak inne teropody, były dwunożne. Jednakże, podczas gdy większość teropodów chodziła z trzema palcami dotykającymi ziemi, to u dromeozaurów drugi palec z zabójczym szponem utrzymywany był nad ziemią. Obecnie wiadomo, że większość, a prawdopodobnie wszystkie dromeozaury były pokryte piórami. Istnieje na to wiele dowodów. Niektóre skamieniałości zachowują długie, wąsate pióra na dłoniach, ramionach i ogonie, a także krótsze, przypominające puch, pióra pokrywające ciało. Najbardziej prymitywnym przedstawicielem tej rodziny, jaki kiedykolwiek opisano i zarazem najmniejszym, jest Maakala. Z kolei inny wczesny przedstawiciel tej grupy, Anchiornis, dał podstawy do twierdzenia, że wspólny przodek dromeozaurów, troodontów i ptaków mógł być bardzo mały. Anchiornis to rodzaj małych, czteroskrzydłowych dinozaurów. Nazwa wywodzi się od greckiego słowa oznaczającego bliski ptak, nazwany tak ze względu na podobieństwo do współczesnych ptaków. Żył na terenach dzisiejszych Chin około 160 milionów lat temu. Znany jest z setek okazów, dzięki którym można było określić prawie cały jego wygląd, dzięki czemu stał się ważnym źródłem informacji na temat wczesnej ewolucji ptaków. Anchiornis osiągał około 40 cm długości i wagę ćwierć kilograma. Rozpiętość jego skrzydeł sięgała 50 cm. Mimo iż skrzydła Anchiornisa były dobrze rozwinięte, nie umożliwiały mu zdolności aktywnego lotu. O ile młode osobniki były w stanie użyć swoich skrzydeł, aby osiągnąć krótki lot z trzepotaniem,
to dorosłe, nie odnosiły żadnych korzyści aerodynamicznych ze swoich skrzydeł. Były po prostu zbyt ciężkie w porównaniu do całej powierzchni skrzydeł. Umiejętność latania lub szybowania zasugerowano dla co najmniej kilku gatunków dromeozaurów. Jednym z takich gatunków jest mikroraptor Gui. Mógł on szybować za pomocą dobrze rozwiniętych skrzydeł, zarówno na przednich, jak i tylnych kończynach. W trzecim odcinku przyjrzymy się właśnie mikroraptorom, które są grupą podstawowych dromeozaurów. Pierwsze z nich pojawiły się w kredzie i są dowodem na to, że dinozaury opracowały zdolność szybowania.